jestem teraz na kładce. Widzicie drezynę PKP Energetyka, a w tle przystanek Kielce Herbskie. Czekam na przelot Morcinka, ale dzisiaj pociąg jest opóźniony. Za to mamy drezynę. Mamy też transportowane jakieś tutaj elementy betonowe, zobaczcie, i zwoje kabli miedzianych, o, to ładnie. A tutaj jest rozjazd, także za chwilkę pewnie będzie zmieniony kierunek jazdy. Znowu ED74 z opóźnionym pociągiem Intercity Morcinek do Katowic. I znowu przelot po niewłaściwym torze. Atrakcja na torze obok już jest dzisiaj rozwieszona. Może jeszcze nie wszędzie. Przeleciał z jednej strony. Mamy kolejną drezynę, ta stoi i mamy samotny wagon pośród drzew. Ruszyła drezyna. Ja widzę już na horyzoncie drugiego Morcinka. Niby niewiele się tutaj dzieje obok górki rozrządowej Kielce Herbskie, a jednak się trochę dzieje. Drezyna teraz nie pojedzie, bo pierwszeństwo ma Intercity Morcinek, którego widzicie na horyzoncie. I teraz będzie zjazd na tor przeciwny do kierunku jazdy. Czyli wskaźnik W24. Zezwalający na taką właśnie jazdę. I Intercity Morcinek do Wrocławia jedzie tuż obok nas. I z drugiej strony. W moich filmach głównie koncentruję się na pociągach pasażerskich, a dzisiaj dla odmiany pokażę Wam górkę rozrządową, którą oddano na początku lat 90. To jest właśnie to miejsce i tutaj można z tej górki przetaczać wagony, głównie węglarki, na tory postojowe i tych torów mamy sporo po obu stronach górki. Tu widzicie właśnie jedną część. W międzyczasie zaskoczył mnie odjazd tej drezyny. Chciałem nagrać trochę teraz co innego, ale nie szkodzi. Zobaczymy, dokąd pojedzie. Bo w zasadzie można powiedzieć, że nic innego się tutaj nie dzieje. Więc teraz jest to największa atrakcja. Za chwilkę będzie przelot szynobusu z Włoszczowej do Kielc. A tu jest tor, który się kończy i tutaj dobre kilkanaście lat temu stał parowóz, w którym rosły pomidory. Naprawdę. I znowu drezyna w akcji. Teraz macie widok na zachodnią część górki rozrządowej po prawej stronie. Drezyna wjeżdża teraz na linię Kielce-Częstochowa i będziemy za chwilkę oglądać też przelot składu Regio, właśnie Włoszczowa-Kielce, o którym wspominałem.
A tutaj na tym budynku mamy też fotowoltaikę. Także nowocześnie tutaj na stacji rozrządowej Kielce Herbskie. A ja tu zerknąłem, mamy nowy słup sieci trakcyjnej, który zmiana położenia rozjazdu w międzyczasie. Mamy słup sieci trakcyjnej, który będzie tutaj wkopany. A tutaj obok mnie mamy już zamontowany taki słup. SM42 1263 PKP Cargo i transport próżnych węglarek. Tym razem bez użycia górki rozrządowej. A my czekamy na pociąg Regio z Włoszczowej do Kielc. Całkiem sporo tych wagonów, jak widzicie. Troszkę przyspieszył ten transport węglarek. Nie, no to taki pełnoprawny już skład towarowy. I ostatni wagon. Zwróćcie uwagę na to, że ma elementy odblaskowe oczywiście. Poprawka. Dzisiaj nie ma szynobusa, tylko mamy kibelka. Mamy drezynę numer 3 i to jest drezyna numer 2, która jest dzisiaj w ruchu i ma bardzo silne reflektory. Minęło tak wiele lat, od kiedy ta górka rozrządowa jest oddana do użytku i pięknie służy po dziś dzień. W międzyczasie zaskoczył mnie odjazd tej drezyny. Chciałem nagrać trochę teraz co innego, ale nie szkodzi. Zobaczymy, dokąd pojedzie.